ależ ta przyczepka jest Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Wybaczcie, że tak się jaram tym wszystkim, ale jestem dziś na zupełnie nowej wodzie. W miejscu, w którym jeszcze nie byłem z moją łodzią i zawsze przed wodowaniem w takich miejscach jest ten strach. Czy aby na pewno dam radę wypłynąć? Czy aby na pewno moja przyczepka sobie poradzi, wpłynę do wody, zrzucę się? No niestety, na Warmii, na Mazurach tych slipów fajnych niestety nie ma, szczególnie kiedy to są niewielkie zbiorniki. Jestem dzisiaj na zupełnie innej wodzie niż łowię zazwyczaj. To jest zbiornik PZW, natomiast jest wybitnie płytki. Jestem tutaj w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, bo słyszałem, że trafiają się tutaj jakieś ryby i bardzo chętnie popływam w końcu na wodzie, gdzie jakieś te brania są. A po drugie, jest to woda zupełnie inna niż mój główny zbiornik. Moja wielka woda jest kochana, jest cudowna. Niestety nie jest zbyt mocno rybna, ale potrafi obdarzyć. Natomiast w tym roku nie mam pojęcia, co się dzieje. Tak się zmienił klimat, tak ta jesień ciepła wpłynęła na to wszystko, że po prostu nie jestem w stanie tam praktycznie nic złowić. Wczoraj byłem od świtu do późnego popołudnia bez dotknięcia. Ani przy trzcinach, ani płytko, ani na blatach, ani na spadach, ani na górkach podwodnych, ani na 12-14 metrach bez dotknięcia. Prawdę mówiąc, troszkę ręce opadają, dlatego postanowiłem ruszyć dalej dzisiaj i spróbować na zupełnie nowej wodzie. Jest to zbiornik wcale nie tak daleko ode mnie. Jest to woda PZW, tak jak mówiłem, natomiast no już tutaj muszę trochę wkładu czasowo pieniężnego włożyć, żeby na ten zbiornik przyjechać. Także nie jest to dla mnie coś takiego, co jestem w stanie zrobić każdego dnia. W przyszłym sezonie, tak jak wam wspominałem i to, co wam obiecuję, coraz więcej moich drzwi do dalszego podróżowania i jeszcze częstszego łowienia się otwiera. Wy możecie również parę takich drzwi dla mnie otworzyć, klikając przycisk Wesprzyj, który się pojawił na moim kanale od dosłownie kilku dni. Tam jest wszystko opisane, co możecie za to dostać, jak możecie mi pomóc. Dla mnie to jest świetna sprawa, przede wszystkim dlatego, że to wszystko jest banalnie proste, wszystko jest tak skonstruowane, że każdy mój widz na YouTubie, który da radę mnie wesprzeć, będzie mógł za dosłownie jednym kliknięciem dostać ode mnie te bonusy. Także to może być zaproszenie na prywatny live, gdzie będzie 15 albo 50 osób, a nie 500 czy 1000, gdzie nie można się przebić na czacie. Będą to materiały trochę wcześniej dostępne dla was, będą posty, które zobaczycie tylko i wyłącznie wy, także naprawdę można za to dostać trochę fajnych rzeczy, a przy okazji mocno wesprzeć EWA, między innymi po to, żebym mógł coraz częściej na zupełnie nowych wodach bywać. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, o sprzęcie firmy, która między innymi pozwala mi ruszać dalej. Tak jak wiecie, współpracuję troszkę z Berlejem, który robi osłony na echosondy i teraz przez to, że jest Black Week, mega przeceny wpadły na te osłony. Możecie zajrzeć, zobaczyć, link macie w opisie. Dziękuję serdecznie. Tak jak wam wspominałem, ta woda jest zupełnie inna niż mój duży zbiornik. Tutaj są wielkie, mocno zarośnięte blaty z dosłownie metrową wodą, także duże gumy uzbrojone super lekko, duże jerki, swimbaity, ale mam też ze sobą super delikatny sprzęcik, dlatego że wiem, że jest tutaj bardzo dużo słonecznicy, na której żerują nawet duże szczupaki. Mam nadzieję, że będę mógł jednak połowić ciężko, że nie będę musiał próbować łowić tak jak wszyscy inni. Wytrzymajcie kciuki bardzo, bardzo mocno, bo Bajsikowi przyda się trochę fajnych szczupaków. Zaraz. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli znacie tą wodę, jeżeli znacie jakąkolwiek inną wodę, na której łowię, nie chwalcie się tym w komentarzach. Po co to wam? Okej, wiecie, super, wspaniale, gratulacje. Natomiast uszanujcie moją prośbę, żeby tych wód nie zdradzać. I dla wody jest lepiej, i dla mnie jest lepiej, i dla was będzie lepiej, jeżeli reszta świata nie dowie się, co to za zbiorniki. To jest oczywiście moja wielka, serdeczna prośba, natomiast uprzedzam, że będą leciały bany, jeżeli takie nazwy wód będą się pojawiać. Także teraz już tym strasznym, dyktatorskim akcentem kończę gadanie i spróbuję dopaść jakiegoś szczupaka. Weź stąd teraz wypłyń. Jest naprawdę bardzo płytko. Wygląda to naprawdę nieźle, dosyć duża woda, tam widzę jedną łódeczkę, już która pływa i mam nadzieję, że łowi wielkie szczupaki i ja wkrótce będę mógł dołączyć do tego grona ludzi, tam jest jeszcze jedna łódeczka, także coś się dzieje, nie ma jakichś niesamowitych tłumów, ale też nie jest tak, że od razu widać, że ta woda jest pusta. Duży zbiornik, wcale nie najmniejszy i aż dziwne myśleć o tym, że tutaj wszędzie jest praktycznie tylko i wyłącznie metr wody. Szok. No i dobra, ku nowej przygodzie EWA.
dawno nie łowiłem na takiej wodzie i prawdę mówiąc bardzo się stęskniłem za tym. To jest woda bardzo mętna, także przynęt będę używał raczej dosyć dużych, mocno pracujących i w miarę jaskrawych. To mam ze sobą też dzisiaj dipera, który w takich miejscach może zrobić niesamowitą różnicę i tego dipera będziecie mogli wygrać, także oglądajcie uważnie. Zacznę od shad-teeza uzbrojonego w sam wkręcik, duża kotwica na brzuch. To jest przynęta, którą będę w stanie łowić dosyć szybko. Dosyć szybko będę mógł wyciągnąć wnioski, co się dzieje nad wodą. No i to jest przynęta, która da mi i małego szczupaka, i naprawdę bardzo, bardzo dużego. Dalej metr wody pode mną, a już jestem prawie na środku. Ustawię się gdzieś tutaj na końcu tego głównego płata zbiornika, tam na prawo od tej jednej z tych łódek i po prostu w dryfie będę szukał szczupaków, aż tam w dół sobie spłynę i potem najprawdopodobniej będę wracał. Tutaj nie ma jakiejś ogromnej filozofii, trzeba szukać tej ryby, trzeba obławiać to jak najróżniejszymi przynętami, trafić w końcu w ich gust, no i mam nadzieję, że coś wyjąć. Idealna pogoda do dryfu. Delikatny wiaterek wzdłuż zbiornika, także bardzo fajnie. Jeden dryf zrobię super aktywnie, właśnie na tą dużą gumę, prowadzoną dosyć szybko, bo mimo tego, że ona nie ma żadnego obciążenia, to i tak, żeby ją poprowadzić na tym zielskiem, muszę dosyć szybko ją prowadzić, także jeżeli tutaj będzie jakiś aktywny, agresywny szczupaczek, on uderzy na pewno. Natomiast te nieaktywne mogą do tej gumy nie wystartować. Także pierwszy dryf na gumę, zobaczymy co się wydarzy. Jeżeli się nic nie wydarzy, to wtedy odpalam dosłownie pływające, suspending, swimbaity, które będę praktycznie w miejscu mógł prowadzić. Mniej więcej będę wiedział jak wygląda tutaj to dno, czy rzeczywiście nie ma jakiegoś tam dołka, albo nie ma jakiejś kępy zielska gigantycznej. Jakieś wnioski już będę miał, wtedy będę próbował kombinować. Póki co piękny zaczep. Tak poważnie, no póki co właśnie guma, szukanie tych bardziej aktywnych ryb i wyciąganie wniosków. No zobaczymy, czy tutaj coś się dzieje. No blat jest piękny, jest wielki, bardzo podobnej głębokości wszędzie, także ta ryba może być naprawdę w każdym punkcie, ona może się odpalić w każdej minucie, także dzisiaj tutaj nie ma żadnych wymówek, no nie będzie brania przez pierwsze 5 godzin, to i tak siedzę do wieczora, i tak siedzę do wieczora, bo może tak być, że będzie 15 minut fajnego żerowania i wtedy coś się wydarzy, mam nadzieję. Mój pierwszy dryf powoli dobiega końca niestety. Nic się nie wydarzyło, w zasadzie przez cały dryf było od 0,9 do 1,10 m głębokości. Nie zauważyłem żadnych ciekawszych miejsc. Ani więcej zielska, ani jakiegoś dołka tutaj, także trzeba po prostu wracać z powrotem na górę zbiornika. Co prawda on się tam ciągnie jeszcze dalej, ale tu podobno są najgłębsze miejsca, także wracam na górę zbiornika, na koniec tych najgłębszych miejsc, no i z powrotem w dryfie, ale tym razem z inną przynętą. Tak jak widzicie, płynę teraz po troszkę płytszej części, bliżej trzcinek, tak żeby nie niszczyć sobie kolejnego dryfu. Widzicie, w tym miejscu zaczynałem poprzedni dryf, teraz popłynę jeszcze wyżej i tak 5-6 metrów obok tego mojego pasa pierwszego dryfu będę robił ten, natomiast będę łowił już na zupełnie inną przynętę. Ricky de Roacha 15 cm, to jest swimbait. Bardzo wolno tonący, także ja tutaj będę w stanie go poprowadzić przy powierzchni praktycznie i pierwszy dryf zrobię sobie nim tak dosyć agresywnie. Z jednej strony będę robił dosyć długie pauzy, tak żeby ta ryba, która niekoniecznie będzie strasznie chętna do żerowania, żeby miała czas uderzyć, ale z drugiej strony będzie to jednak prowadzenie dosyć agresywne. Jeżeli też nie będzie ani jednego brania, ani kontaktu ze szczupakiem, to następny dryf już nie będzie tym dryfem, będę zatrzymywał się na kotwicy i próbował obławiać te miejscówki bardzo, bardzo bardzo dokładnie i powoli. No i zupełnie inna praca niż gumy. Piękne odskoki na boki, w pauzie wykłada się bokiem do szczupaka. Bam! Dziękuję, fota do wody, wszyscy zadowoleni. Taki jest plan. A co z tego będzie, to zaraz się okaże.
No i co? Kończę drugi dryf. Znów bez dotknięcia żadnego. Próbuję prowadzić tego swimbaita i bardzo powoli, gdzieś tam z długimi pauzami, trochę szybciej, agresywniej, podszarpując mocno i prawie w ogóle nie podszarpując, żeby to prowadzenie było jak najbardziej różne. No i niestety, żadnego kontaktu, nawet z malutkim pajkusiem, który by chociaż trochę adrenaliny dał. Niedobrze. No ale, tak jak mówiłem, ja się dzisiaj nie poddaję. Siedzę do wieczora. Jest! Co prawda, malutki, ale w końcu pajk. To, co przed sekundą powiedziałem, żeby chociaż jakiś mały uderzył, to będą emocje. I rzeczywiście chociaż trochę tych emocji było. Wypnę go bez wyciągania z wody. Opa, taka ryba. Pod 50 centów. Malutki, bo malutki. Ale w końcu jest. Dokładnie w momencie, jak mówiłem, żeby chociaż jakiś mały puknął. Ricky the Roach. 15 centymetrów swimbait. I tak jak widzieliście, ryba koło wymiaru ledwo. Także nie bójcie się. Chociaż trochę większych przynęt. Na jednym z ostatnich odcinków poprosiłem Was, żebyście wybrali dipera, o którym chcecie jeszcze coś usłyszeć w tym sezonie. Był do wyboru oczywiście Start, Pro Plus i Chirp. Wy głosowaliście w komentarzach i powiem Wam tak szczerze, że mimo tego, że raczej spodziewałem się, że wygra Chirp, to walka z diperem Startem była dosyć mocno zaciekła. Wygrał jednak Chirpus, także dzisiaj do wygrania będzie zestaw zimowy Chirpa. Wszystko to, co tutaj widzicie, dostaniecie za darmo. Gift 60 euro dodatkowo jest tutaj w tym pudełku poza diperem. Także fajna paczucha, między innymi termosik, który naprawdę mocno się przyda przy tych temperaturach. To za chwilę będziecie mogli wygrać, ale najpierw dwa słowa o tym Chirpie. Słuchajcie, będąc na wodach tak płytkich jak to, albo mega niedostępnych, gdzie są jakieś zwaliska, gdzie są jakieś dołki pod samym brzegiem, gdzie nie da się wpłynąć łodzią, albo są takie sytuacje, że tą łodzią jak napłyniemy na dobre miejsce, to to miejsce jest już spalone, wtedy do gry wkracza Chirpus. Ja w tym momencie używam mojej dużej echosondy, spodziewałem się, że tutaj jest raczej mega płasko i właśnie w tym dryfie będę łowił. Być może znajdę jakiś dołek, wtedy ta echosonda mi podpowie, potem zrobię nawrocik, wrócę w ten dołek gdzieś tam za 2-3 godziny, jak się uspokoi to wszystko po przepłynięciu mojej łódki. Mam taką możliwość, woda ta ma taką specyfikę, natomiast wyobraźcie sobie sytuację, gdyby było tak, że na tym zbiorniku jest kilka dosłownie miejsc, gdzie jest na przykład dołek o 50 cm głębiej i stoją tam ryby. Gdybym napłynął na taki dołek moją łodzią, mam po łowieniu 2-3 godziny przerwy przynajmniej, a być może w ogóle by nie wróciły w ten dołek większe ryby, bo mimo tego, że te małe czasami i tak się kręcą, nawet jak ta łódeczka przepłynie, bo uderzają gdzieś przy samej burcie, no to te duże zazwyczaj jednak są zdecydowanie bardziej puchliwe. I w takiej sytuacji wkracza właśnie Chirp. Technologia Chirp tutaj robi największą przewagę, dlatego że pokaże nam na tak płytkim zbiorniku każdą trawkę, każdy patyczek, każdy dołeczek minimalny, każdą rybę przyklejoną do dna, to co jest dla nas najważniejsze. I kiedy rzucamy takim Chirpem do wody, znajdziemy jakiś dołek, znajdziemy jakąś górkę, to możemy te miejsca dalej obławiać, bo przeprowadzenie dipera po powierzchni nie przepłoszy żadnej ryby, nawet na takiej płciźnie. Gdyby tutaj było jakieś zwalisko, gdzieś tam wschodzące gałęzie i chciałbym się dowiedzieć, gdzie mam rzucić, żeby nie urwać przynęty, albo jaka jest tam głębokość i czy w ogóle coś tam siedzi, tak samo właśnie diper, tak samo właśnie chirp. Żadną dużą echosondą w takie miejsca nie wpłynę, żadną dużą echosondą nie sprawdzę super płytkich miejscówek, nie płosząc z nich ryb. To jest przewaga dipera i to jest mój taki tip dla Was. A teraz czekam na tipy od Was. Co Waszym zdaniem jest następną mega przewagą dipera, szczególnie dipera Chirpa? Możecie mi to napisać w komentarzu. Jeżeli jesteście moim subskrybentem i napiszecie rzeczywiście coś mega fajnego, mega ciekawego w tym komentarzu, to ten zestawik poleci do Was do domu. Jedna osoba wygra ten zestaw, jedna osoba będzie mogła się cieszyć diperem
chirpem, termosem i innymi drobiazgami, które są tam w środku. Ja dzisiaj za wiele tego chirpa nie będę używał, bo tak jak mówię, no jest dosłownie 30 cm różnicy, także tylko dryf niestety i z racji tego, że miałem jedno mega delikatne branie jeszcze, to te ryby najprawdopodobniej nie są zbyt aktywne. Także powodzenia Wam w konkursie, a Wy życzcie mi powodzenia przy szczupak. No i dobra, trochę pogadaliśmy, napiłem się herbatki, rozgrzałem, czas wrócić do wędkowania. Wam oczywiście życzę powodzenia raz jeszcze w konkursie. Jest zimno, jest naprawdę zimno. Te ryby nie mogą być super aktywne. Także jeżeli one mają się podnieść z tego dna, zaatakować moją przynętę, to ona musi być poprowadzona perfekcyjnie i jak najwolniej. Taka jest moja teoria. Tak mi się wydaje, że przy takich temperaturach już powinno się łowić super, super wolno. Nie można tutaj niestety łowić ekstremalnie wolno, dlatego że jest tej roślinności sporo, no ale mimo wszystko trzeba próbować łowić jak najwolniej. Mam jeszcze 3 godziny łowienia, także mam nadzieję, że coś wpadnie. Nie musi to być potwór, ale chociaż średni szczupaczek. Oj, przydałby się. O Boże, jak się przestraszyłem! O Boże, już myślałem, że mam rybę życia. O, muszę przysiąść na chwilę, naprawdę dałbym sobie uciąć obydwie ręce, obydwie nogi, jeszcze w jedną rękę, jakby trzeba było. Że miałem branie życia. O Boże. Przy pauzie poczułem, jak ta moja przynęta dotyka czegoś twardego. Podciąłem. Zeskoczyła z tego patyka, wbiła się jeszcze dalej, także było takie szarpnięcie. O! Masakra. Naprawdę, słuchajcie, pełne spodnie. Jakieś 2 tygodnie temu byłem na rybach z Jankiem z kanału Wędku i z Bigfootem. Janka myślę, że kojarzycie albo z live'ów, albo właśnie z niektórych odcinków ze mną. Przyjaźnimy się z Jankiem od czasów studiów, także kopa lat już i wiele razy byliśmy razem nad wodą, choć nie tak często, jakbym tego sobie życzył. Natomiast byliśmy jakieś 2 tygodnie temu w weekend nad jednym z warmińskich, tym razem jeziorek, bo Janek z kolei 2 tygodnie wcześniej wyjął z tej wody pięknego szczupaka, 84 cm. Fajna, gruba ryba. Jest. Piękne branie. O, jest. Moja życiówka na spinning. Ta krew to moja, przed chwilą mnie tak dziabnął. Do tego coś fajnego mu spadło, jakieś tam brania były, także hej, żyć nie umierać, lecimy w takim razie wspólnie na to jeziorko. Wyskoczyliśmy tam rzeczywiście, no i jak to już bywa podczas naszego wspólnego wędkowania, przez pierwsze 3 godziny nie było ani brania. Mamy już tak, że Janek na przykład wpada na jakieś jeziorko, łowi piękne leszcze, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwartego dnia przyjeżdżam ja i nie łowimy absolutnie nic. Potem u mnie biorą szczupaki albo okonie, zapraszam Janka i tych brań też praktycznie w ogóle nie ma. Natomiast oczywiście no trochę się śmieję, ale rzeczywiście taką klątwę mamy nad sobą. I teraz dokładnie tak samo, przez 3 godziny nie mieliśmy ani brania. Wpadamy w to miejsce, gdzie Janek ostatnio złapał tego 84 cm szczupaka. Robię 5, może 10 rzutów. Pum, potężne uderzenie, ale jakie, ale jakie. O, ależ brań. Teraz w ogóle nie chcę walczyć, to może być fajne w takim razie. Piękne branie. Ole, walno. Piękne branie. Ładna ryba, no. No jest 80+. Ty, on jest podobny do tego mojego. Ma takie szeramy, stary. Stary, to jest... ja nie wiem, to nie jest ten sam szczupak w ogóle. Odwróć go, żeby było go widać na kamerze z drugiej strony. Ładnie. Stary, to jest ta sama ryba. No. Przepiękne uderzenie na nową moją wędeczkę, którą zresztą dzisiaj łowię. Piękne walnięcie. Wiem doskonale, że ta przynęta jest zeżarta. Dosłownie. Widać, że ryba jest ciężka, nie walczy jakoś super mocno, ale czuć jej ciężar.
Ryba pojawia się przy powierzchni, piękny szczupak wpada do podbieraka, wyciągamy go do mierzenia i Janek tak trochę dziwnie patrzy na tego szczupaka. Przykładamy go do miarki, 84 cm. Przekręcamy go na drugą stronę, te same zabliźnione gdzieś tam z lat wcześniej ślady. Okazuje się, że złowiliśmy tego samego szczupaka. Prawie to samo miejsce, prawie ta sama godzina, prawie ta sama przynęta, moja oczywiście większa. I ten sam szczupak. Niesamowita historia. 2 tygodnie przerwy, najpierw złowił go Janek, potem złowiłem go ja i to bardzo mocno obrazuje, jak warto te ryby nasze kochane wypuszczać, szczególnie te wielkie. Wiecie doskonale, że ja nikogo nie zamorduję za zabranie od czasu do czasu jakiejś ryby do domu. Sam również bardzo rzadko, ale jakieś ryby zabieram. Natomiast zawsze warto wypuszczać ryby duże, zawsze warto robić to wszystko z głową tak, żeby nie zrobić krzywdy jezioru. I to dokładnie pokazuje, po co te ryby się wypuszcza. Najpierw jeden z przyjaciół ma wielką radochę z tego szczupaka, 2 tygodnie później drugi ma wielką radochę z tego szczupaka. Ja również oczywiście tą rybę wypuściłem i na pewno jeszcze, mam nadzieję, nie jednego wędkarza ta ryba ucieszy. I słuchajcie, w Polsce mało jest takich, myślę, przypadków mocno udokumentowanych, gdzie łowi się te same ryby. Nie zdarza to się jakoś super często, nie wszyscy dobrze dokumentują te swoje zdobycze, także nie widać dokładnie, że to są te same ryby. A my z Jankiem mieliśmy taką sytuację właśnie teraz drugi raz. Wcześniej Janek był ze 2 lata temu, nie pamiętam, pokażę wam zdjęcie na Instagramie, na które was zapraszam przy okazji bardzo mocno serdecznie. Z 2 lata temu Janek był ze swoją żoną na Zezuju, łowili karpie, złowili pięknego karpia, nie do zapomnienia ryba, bo połowa była jasna, połowa była ciemna, fajny karpik, złowiła chyba właśnie to żona Janka tego karpia, wypuściła oczywiście. 2 tygodnie później wpada na to łowisko Esik, łowi jakieś tam karpie, wraca do domu, patrzy na materiał, mówi: kurde, ja tego karpia już chyba gdzieś widziałem. I okazuje się, że również tego samego karpia złowiliśmy 2 razy. Znów niesamowita historia, bo złowić na Zezuju, gdzie jest tysiące tych karpi, tą samą rybę, coś pięknego. Naprawdę warto te ryby wypuszczać, warto o nie dbać i w podbieraku dużym gumowym trzymać je, nie męczyć. Ta sesja niech nie będzie za długa, zdjęciowa. Delikatnie wyhaczyć, dbać o tą rybę, wypuścić i potem może przynieść radochę. Tutaj, na tym jeziorze, jak widać, wędkarze nie wypuszczali ryb i teraz ja siedzę smutny i nie mogę nic złowić. O, słuchajcie, trochę śmiech przez łzy. Nie uważam się za jakiegoś pychowca w życiu, ale już miałem wiele sytuacji takich, że wpadaliśmy nad wodę i ja jestem pewien, że wielu wędkarzy miało taką samą sytuację, że zawsze te ryby biorą albo tydzień przed nami, albo tydzień po nas. Natomiast ja jakoś szczególnie dużo mam takich sytuacji. Tak czy inaczej, no niewiele się tutaj dzieje. Niewiele się dzieje, nikt nie łowi, w tym momencie pływa jedna łódka już na 5 czy 6, które były rano, nikt nic nie złowił. Ja, jak obiecałem, pływam do końca dzisiejszego dnia, jest godzina 1:10, także zostało mi jakieś 2 godziny pływania. Nie poddaję się, próbuję bez względu na wyniki, ale ten Posejdon chyba coś mnie ostatnio nie lubi. Także trzymajcie kciuki za to, żeby Esik złapał jeszcze cokolwiek i nie zamarzł, bo ile kombinezon jest bardzo spoko, to uszu już prawie nie czuję. Przy trzcinach nic się nie działo, także wracam na otwartą wodę, ale nie będę jednak się kotwiczył. Wiatr się troszkę uspokoił, także dalej bawię się w dryfie. No i z jednej strony przypłynąłem tutaj dlatego, że ktoś coś w ostatnim czasie łowił. I rzeczywiście, jak rozmawiałem z wędkarzami ten miesiąc temu, 2-3 tygodnie temu, tutaj całkiem fajnie się działo. Natomiast teraz te brania są, no, sobiutkie. Dużo, dużo gorzej jest ze szczupakiem. I myślę o tym, co słyszałem o tej wodzie, że jednak to łowi się tutaj przede wszystkim na małe przynęty. I o ile wolę łowić na duże przynęty, naprawdę bardzo szybko by mnie przekonało do używania małych przynęt to, że ktoś łowi, a ja nie. Ale niestety jest taka sytuacja, że dzisiaj nikt nic nie łowi. Jeden złowił mydło, drugi też nic nie złowił. Wczoraj jednego przypadkiem w trolu. Także nie mam w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby przesiąść się na małe przynęty. Ani nie mam ochoty, ani nikt mnie nie przekonał namacalnym dowodem, że tak powiem. Także wolę trzymać się mojej teorii, że jednak większe przynęty, wolniej poprowadzone, to będzie klucz do tego, żeby złapać chociaż jednego średniaczka. No, Posejdon. Jednego. Zostało mi ostatnie
15 minut może łowienia. Także wyciągam casting. Szamana. I trochę jeszcze porzucamy w ten sposób. Jeżeli chodzi o rzeczy ważne w dzisiejszym łowieniu, dlaczego łowiłem tak i po co i którędy, i mimo że nic nie złowiłem praktycznie, to wszystko już powiedziałem w trakcie odcinka, także teraz tak na dobrą sprawę nie mam już nic więcej do dodania, poza tym, że bardzo się cieszę, że w przyszłym roku będę mógł ruszać dalej, także z góry dziękuję za te wszystkie przyciski, wesprzyj, bardzo się cieszę, że przyszły sezon tak się zapowiada. I bardzo się cieszę, że już wracam, bo o ile chętnie bym jeszcze połowił, o tyle naprawdę nie jest zbyt ciepło. Słuchajcie, powodzenia w konkursie z dipperem, powodzenia nad wodą. Dajcie mi znać w komentarzach, że połapaliście jakoś fajnie. Niech mi to poprawi chociaż trochę humor. I trzymajcie kciuki za mnie mocno w następnych odcinkach, żebym w końcu coś dopadł, bo przydałoby się ten wędkarski skurcz poszerzyć jakimiś fajnymi rybami. Dzięki wielkie ekipa za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.